Czy wiedzieliście, że 85% zasobów węgla kamiennego w Unii Europejskiej należy do Polski? Że to czarne złoto jest tutaj w Polsce i jest tego najwięcej. Jesteśmy krzejkami węgla, można moi drodzy powiedzieć. 100 miliardów ton zasobów węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. No. To jest oczywiście taka wersja bardzo ostrożna. Wiemy, że tego węgla jest dużo więcej, ale chcemy bazować na tym, co oficjalnie mamy w dokumentach zapisane ministerstwa i jaki mniej więcej ten potencjał Polska ma. Moi drodzy, to jest potencjał co najmniej na 300 lat. Wiemy, że to jest na kilkaset lat, ale powiedzmy, że 300 lat. Jesteśmy szejkami węgla, można rzec. Zobaczcie, zasoby węgla. Województwo Lubeckie, ta mała niebieska kropka to jest teren wydobycia, cała reszta to są dziewicze tereny, które są do wykorzystania około 30 miliardów ton. Nie robi się w tym temacie kompletnie nic. Województwo Śląskie, tutaj też macie mapy, można zobaczyć, gdzie jest wydobycie, ile jeszcze jest miejsc, które tak naprawdę można fedrować. I teraz, kochani, najważniejsze. Cały świat zwiększa wydobycie węgla. Globalnie 8,4 miliarda ton. Tyle wydobywa się węgla na świecie. Okazuje się, że w Polsce nie. W Polsce się idzie zupełnie w drugą stronę. Zamyka się kopalnie, likwiduje się, zwalnia się ludzi i zmniejsza się wydobycie. USA, największe mocarstwa. Czemu im tak zależy na tym, żeby w Polsce nie było węgla? No bo wtedy będzie... Łatwiej inaczej prowadzić gospodarkę, szczególnie Ameryce, Stanom Zjednoczonym. Zobaczcie, USA, Chiny, Rosja, największe mocarstwa świata zwiększają coroczne wydobycie. Czy widzieliście, że ponad 84% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z przetwarzania węgla? Wiecie, że wasze elektryki, Tesle czy jakieś inne auta są ładowane właśnie w taki sposób przez elektrownie węglowe? To jest ta właśnie cała ekologia. I w tym nie ma, moi drodzy, nic złego, ponieważ w elektrowniach węglowych, gdzie są elektrofiltry, tak naprawdę nie ma żadnej emisji. A za chwilę Wam to wszystko wytłumaczę. Zobaczcie, w zeszłym roku importowaliśmy 14 milionów ton węgla za 19 miliardów złotych. To jest koszt, za który moglibyśmy wybudować kwota, za którą moglibyśmy wybudować sześć kopalń, a każda by nam dawała 3 miliony ton węgla rocznie. 18 milionów ton węgla rocznie po naszych stawkach. Nie, my woleliśmy wydać 19 miliardów na 14 milionów ton, choć to wszystko jest pod naszymi stopami. Pato to zakupy węgla, no chyba tak. Zobaczcie, w Polsce wydobycie jednej tony węgla 400 złotych a importowany 1500. Ja zawsze podaję taki przykład. Jeżeli władze Kuwejtu podjęłyby decyzję na prośbę Ameryki, zniszczcie wszystkie wasze platformy wiertnicze, kupujcie od nas ropę. No i rząd mówi, dobra, no to słuchajcie, zamykamy wszystkie nasze platformy, będziemy kupować pięć razy drożej ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki. No myślę, że ludzie by ich już dawno wywieźli na taczkach, już by mieli co najmniej wyrok 25 lat za zdradę stanu. A w Polsce? Nie, no w Polsce politycy mają się rewelacyjnie. 2022-2023 Kraje Unii Europejskiej otwierają ponownie elektrownie węglowe. Zobaczcie, Niemcy, Austria, Włochy, Holandia państwa Unii Europejskiej. Ale. Co my będziemy daleko szukać, moi drodzy? Zobaczcie ten slajd, gdzie pokazujemy Polskę i Niemcy. Zużycie węgla dwukrotnie wyższe w Polsce 110 milionów ton, Niemcy 224 miliony ton. O tyle więcej wydobywają węgla i cały czas zwiększają wydobycie. Zobaczcie w jakim kierunku to idzie, a w jakim kierunku to idzie w Polsce, gdzie my mamy najwięcej tego skarbu pod Ziemią. Czy widzieliście, że Niemcy emitują dwa razy więcej CO2 niż Polska? No myślę, że nie. No przecież oni inwestowali w wiatraki. To było takie popularne. Teraz to wszystko przychodzi do Polski. I nagle się okazuje, że te miliony wiatraków, które miały produkować energię elektryczną fotowoltaiki, nie wystarczają. Bo Niemcy dzisiaj wracają do kolejnych kopalni i zwiększają wydobycie węgla brunatnego. I teraz chciałbym. Tutaj skupić się i skierować te słowa szczególnie do młodzieży, do młodych ludzi. Mam nadzieję, że odsłuchacie to i, i, i przeanalizujecie, biorąc pod uwagę przede wszystkim zdrowy rozsądek. Moi drodzy, zobaczcie, mówi nam się, że mamy ocieplenie klimatu, że CO2 nas zabija. Musimy zmniejszać emisję CO2 przez nasz przemysł, kopalnie, huty, ciepłownie i tak dalej. To zobaczcie sobie na ten wykres. To jest... Cała nasza atmosfera. 70% azot, 20% tlen, 10% pozostałe gazy i 0,04. Ja musiałem tą kreskę powiększyć, bo ona była niewidoczna w ogóle na ekranie, gdy zrobiliśmy 0,04. Te 0,04 to jest CO2 w atmosferze. I z tych 0,04 8% wytwarza człowiek. Rozumiecie to? I my walczymy z emisją CO2. Świat walczy z emisją CO2. Wytworzyła się, moi drodzy, nowa religia walki z CO2. To jest nic innego jak nowa filozofia, nowa religia, żeby wyeliminować całkowicie przemysł e, z Europy. No jak to jest możliwe? Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, wszystkie państwa zwiększają swoje wydobycie, gdzie walczą przecież z CO2, a my odchodzimy od węgla. No, nikt tak pięknie nie realizuje agendy 2030 Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Szwaba jak Polska. My jesteśmy po prostu najlepsi. No, myślę, że prezydent Uda otrzyma na pewno też nagrodę. Zresztą był na Światowym Forum, więc pięknie się wypowiedział na temat czołgów tego wszystkiego. Myślę, że jesteśmy dumni. Moi drodzy, gdyby nie było efektu cieplarnianego, dzisiaj na Ziemi temperatura byłaby około minus 11 stopni. A wiemy, co nam mówią. Wiemy, że mamy wybuchy na słońcu, które co jakiś czas mamy cykle, że zmienia się temperatura na świecie. Przecież wszyscy z historii doskonale pamiętamy, że tysiąc lat temu w Polsce były winnice, rosły winogrona. Czyli jaki był klimat? Przecież nikt nie walczył wtedy, żeby ochładzać ten klimat. Potem kilkaset lat później zamarzł Bałtyk. Saniami przejeżdżano przez Bałtyk. Nikt nie walczył z tym ozimnieniem klimatu. Więc to są cykle, ale przygotowałem sobie taką jedną myśl, moi drodzy, którą powiedział jeden wybitny człowiek, że ludzie uznają każdą teorię, która będzie udowodniona naukowo. To widzieliśmy przez ostatnie trzy lata. Jak pięknie można skorumpować, opłacić ekspertów, którzy będą mówili w telewizji to, co globalne siły chcą, aby mówiły. A ludzie we wszystko uwierzą. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość, a takie są fakty, jak na tym wykresie. I chciałbym, żebyście to przeanalizowali i zobaczyli, z czym tak naprawdę my walczymy. Zobaczcie, likwidacja opłaty za CO2, tak zwany system ETS, system handlu emisjami. Jak się okazuje, wymyślili to Amerykanie i sprzedali Europie, Unii Europejskiej, żeby wprowadziła opłatę za emisję CO2 do atmosfery. Ten koszt jednej megawattogodziny to jest dodatkowo 400 zł. Czyli do 350 zł wytworzonej megawatogodziny my dokładamy 400 zł, bo tak sobie Unia zażyczyła. I kiedyś były to grosze, dzisiaj to jest 90 dolarów za jedną tonę emisji CO2. A widzieliście przed chwilą, o jakiej emisji CO2 my mówimy. I wiemy doskonale, że CO2, natura to wszystko reguluje, przecież mamy wybuchy wulkanów, to wszystko jest regulowane i ona cały czas jest praktycznie na tym samym poziomie. To, co jest dla nas, moi drodzy, najbardziej niebezpieczne i z czym musimy walczyć, to jest niska emisja. I tu jest problem. Zobaczcie, gdyby oni chcieli walczyć z niską emisją i z tym y, y, smogiem, który nastruje, już dawno pozwoliliby nam w samorządach i daliby nam środki na wymianę źródła ogrzewania. Wyliczaliśmy w Siemianowicach Śląskich, żeby wymienić wszystkie kopciuchy stare, to jest 90 milionów złotych. No przecież nie mamy takich środków, ale to jest celowe działanie. No bo jeżeli wyeliminowalibyśmy wszystkie stare kotły kopciuchy, no to w tym momencie by nie było problemu ze smogiem. A tak nam sprzedają, że to jest właśnie ta CO2, zobaczcie jak my się trujemy i niszczą się nasze płuca, nasze organizmy. To jest to wielkie globalne kłamstwo, więc my musimy eliminować wszystkie kopciuchy, czyli te stare piece i zmienić na inne źródło ogrzewania. To jest najważniejsze, a nie elektrownie węglowe. Tam nie ma żadnej emisji, moi drodzy. Proszę zobaczyć, plany rządów na 2023 rok. Polska planuje zmniejszenie wydobycia, zamknięcie kolejnych kopalń i zwiększenie importu węgla. A rząd Niemiec co planuje? Zwiększenie wydobycia. No to jak to jest z tym mitem CO2? Bo ja już teraz się pogubiłem w tym wszystkim. Cała Europa wraca do wydobycia węgla, otwierają elektrownie węglowe, a my co robimy? Wiecie, z kim my mamy do czynienia, kto nas reprezentuje od 1989 roku. Zobaczcie, likwidacja kopalń. Nie mówię już o Platformie, o SLD, bo ten proces trwa, ale przecież Morawiecki stał na mównicy i w Ekspoze mówił, że zwiększymy wydobycie, będziemy wspierać górnictwo. Proszę bardzo, likwidacja kopalń Makoszowy i Krupiński. 170 milionów ton, 700 milionów ton. To taki tylko przykład podałem, moi drodzy. Tego będzie dużo Więcej. I teraz podsumowanie. To, na co chce postawić ruch Polska jest jedna i do czego wróci, jeżeli będziemy mieli realny wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Stopniowe zwiększanie wydobycia węgla pod elektrownie węglowe, nie już pod kopciuchy, to musimy wyeliminować. Tylko elektrownie węglowe i ciepło o połowę tańsze z elektrowni, z elektrowni węglowych. Budowa nowych kopalń. Wprowadzenie nowych technologii, m.in. zgazowania węgla, utworzenie średnich szkół górniczych szkolących przyszłą kadrę, ustabilizowanie nadmiaru metanu poprzez jego zmagazynowanie i późniejsze spalenie. Moi drodzy, to jeżeli chodzi o energię z węgla, którą możemy mieć w takiej ilości, że te dzieci, które będą się rodziły, tak jak w Norwegii, już będą miały zabezpieczoną swoją emeryturę. Sami widzicie, jak przeszliśmy ten krótki spacer przez tą prezentację, widzieliście, że przez ostatnie lata jesteśmy okłamywani przez polityków, przez rządzących na usługach globalistów i przez media głównego nurtu. Przecież TVN, mając takie dane, już dawno mógłby przecież atakować PiS. Czemu tego nie robi? Wystarczy tylko sprawdzić, kto jest właścicielem TVN-u.